Potężny wybuch w fabryce sprzętu wojskowego w mieście Sergijew, posad nieopodal Moskwy. Rosjanie poinformowali, że rannych zostało ponad 50 osób. W zakładzie produkuje się m.in. celowniki do czołgów i noktowizory. W sprzęt zaopatrują się tu na przykład rosyjskie służby bezpieczeństwa. Przyczyny wybuchu w fabryce na razie nie są znane. Nowa gazeta Europa poinformowała z kolei o ataku dwóch dronów na obrzeżach Moskwy. 3 lata temu Aleksandr Łukaszenka sfałszował wybory prezydenckie, a na filarach bezprawia i przemocy utrzymuje autorytarny reżim. Białorusini nie uwierzyli, że satrapa otrzymał poparcie 81% społeczeństwa. Uznali, że w wyborach zwyciężyła Swiatłana Cichanouska, która do rywalizacji stanęła po tym, jak despota Łukaszenka zablokował kandydaturę jej męża Siarchiej. Cichanouska została zmuszona do emigracji, jej męża aresztowano. 3 lata od sfałszowanych wyborów szefowie MSZ Polski i krajów bałtyckich wydali wspólne oświadczenie, w którym piszą, że reżim Aleksandra Łukaszenki kontynuuje politykę stale nasilających się nieludzkich represji. Polskie wojsko pomoże Słowenii w walce ze skutkami powodzi. Szef MON zapowiedział wysłanie doświadczonych żołnierzy, którzy będą budować m.in. most pontonowy. Słowenia zwróciła się do sojuszników NATO z prośbą o pomoc i wsparcie. Polskie wojska inżynieryjne mają takie umiejętności. Jesteśmy gotowi, żeby wystawić 50-osobowy skład. To taki skład, który jest potrzebny do tego, żeby pobudować właśnie most we wskazanym przez władze słoweńskie miejscu. W wyniku ubiegłotygodniowych powodzi i burz w Słowenii zginęło 6 osób. Trwa usuwanie szkód, w czym pomagają ratownicy i sprzęt z zagranicy, w tym z Polski. Wstępne straty oszacowano na ponad 500 000 000 euro. Potężny wy